Witamy wszystkich, którzy są z nami na Click Meetingu. Zawsze zaczynam, słuchajcie, od Was, a jeszcze przyłączamy się dla tych osób, które oglądają nas na profilach Fundacja Inspirujemy i Mentor System Audiowizualny na Facebooka. I to też po to ja gadam, żeby Darek mógł już zacząć, jak wszyscy będą. Czwarta część, słuchajcie, okiem mentora, tak więc audio, wideo z naszym fachowcem Dariuszem Nowakiem. Jak to było to hasło? Ja wysyłałem ostatnio na grupie, nie wiem, czy czytałeś, jak po dobrą radą, to zawsze Dariusz. Dobrą radą służy Dariusz z Radomia, bo Radom, tak więc to by się zgadzało. Dajcie znać, czy nas słychać, czy nas widać w komentarzach, tak żebyśmy nie gadali do siebie, bo już się tak zdarzało. Nie mi osobiście, ale pamiętam, koleżanki opowiadały, że gadały, a ich w ogóle słychać nie było. Tak więc zawsze mam takie obawy. Więc słuchajcie, Darek, zawodowy fotograf, przy okazji nauczyciel, bo wiecie, jak to z pensji nauczycielskiej, wyżyć się nie da, zabiera Was w kolejny odcinek i świat foto, wideo w laboratoriach przyszłości. Jeżeli nie widzieliście poprzednich części, to od razu zapowiem, można znaleźć je na YouTubie, taki kanał z filmikami, śmieszne koty i tak dalej. A ja link podeślę później na trzeci. Nie, ja nie potrafię tak jeszcze linkować na live. Nie. To nie jestem, to jeszcze nie ta lekcja z tobą. I słuchajcie, podeślę wam później link. Te poprzednie odcinki również można obejrzeć na YouTubie, na kanale Mentor Systemy Audiowizualne. A zanim oddam głos Darkowi, bo to jest ten moment, bo ja gadam tylko na początku i na końcu, to takie małe ogłoszenie, jeżeli ktoś wybiera się z Was do Jastrzębiej Góry, nie Jastrzębia Zdroju, Jastrzębia Góra, to ta nad morzem, w dniu 18-19, Darku? Nie, chyba... To jest 16-17 marca na zlot innowacyjnych nauczycieli i dyrektorów, to tam również Darek będzie prowadził, słuchajcie, warsztaty audio-wideo, więc jeżeli jest jakimś cudem jesteście zapisani na ten zlot TIG w edukacji, to tam Darka będziecie mogli spotkać i go pomęczyć osobiście. A póki co, pozostaje Wam czat. Ja więcej już nie gadam, oddaję Was w ręce ekspertów. Dzięki Marcin, bo dzięki Tobie wiemy, że nas widać i słychać, czyli nie gadamy sami do siebie. I Darek, oddaję Ci głos. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Słuchajcie, ten webinar dzisiaj postanowiłem, żeby był troszeczkę takim webinarem pełnym inspiracji pod względem fotograficznym. Laboratoria przyszłości, fotografia w szkole. Jak ja realizuję tutaj ten projekt i przy okazji chciałbym Wam pokazać pewne zastosowanie fotografii i skompletowanie takich mini studia, jak to wszystko zrobić, jak to wszystko sobie podłączyć i zorganizować, żeby Was zainspirować, żebyście zobaczyli, jak wykorzystuje ten sprzęt i w jaki sposób można go wykorzystać. I słuchajcie, na początek pokażę Wam tutaj, otwórz przeglądarkę, co bym chciał Wam pokazać. O. Słuchajcie, otóż to zdjęcie, czyli ten efekt 360, został wykonany wraz z uczniami tutaj w szkolnych warunkach, w szkolnej pracowni informatycznej za pomocą właśnie sprzętu z Laboratoriów Przyszłości. I dzisiaj między innymi chciałbym Państwu pokazać, jak taki efekt zrobić, jak przygotować zdjęcie i co jest potrzebne do takiego efektu. Drugi przykład, jeśli chodzi o taki 360, to jest na przykład tutaj uczennicy iPhone. To wszystko można obracać.
Są zewnętrzne linki, które możemy podlinkować i spokojnie sobie umieścić na szkolnej stronie internetowej. A co jeszcze, słuchajcie, jest ciekawego w tym wszystkim? W zależności od zdjęć, które robimy, a robimy aparatami cyfrowymi, więc ta jakość jest bardzo dobrze. Dobra, mamy pogląd każdej klatki, którą tutaj prezentujemy. Jak widzicie, iPhone jest troszeczkę uszkodzony. To jest jeden element takiej inspiracji tego, w jaki sposób wykorzystujemy laboratoria przyszłości i fotografię. Kolejną rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać, to w jaki sposób to, co dzisiaj zrobimy, wykorzystujemy na lekcji. To jest zdjęcie szerszenia, którego fotografowaliśmy, bo uczennica stwierdziła, że ma w domu parę takich owadów ususzonych i chciałaby zobaczyć, jak one wyglądają w powiększeniu i czy można zrobić zdjęcia. No i dla mnie jako fotografa był to świetny pomysł i też takie małe wyzwanie, jak to tutaj w szkole ogarnąć. I zobaczcie na zdjęcia, które pokazują, jak to wszystko było wykonane. To jest efekt ostateczny tego szerszenia. Uczennica była zafascynowana w ogóle całym procesem. O, tutaj jest Marysia, która precyzyjnie umieszcza szerszenia na igle, tak aby obiekt nie poruszał się w trakcie wykonywania fotografii. A tutaj mamy to ujęcie, kiedy mamy przygotowane miejsce do pracy z fragmentem tutaj obiektywu aparatu. No i nasz szerszeń jako ten, można powiedzieć, model. Tak wyglądało pierwsze od razu zdjęcia po wykonaniu, jeszcze bez postprodukcji na ekranie. Nawet widać tutaj godzinę 8:53. Jest to świetny temat do pracy na zajęciach. Tutaj został przygotowany element, w którym raz pokazywaliśmy z uczennicą szczegóły wykonanego zdjęcia, a drugie jest to plansza, która będzie służyła na zajęcia z przyrody, gdzie uczniowie będą opisywać poszczególne elementy, no, fragmenty tego szerszenia. Ona tutaj jeszcze miała inne robaczki. No im mniejsze, tym gorzej, bo nie jest to obiektyw do fotografii makro, także też troszeczkę nam utrudniało pracę. Kolejną taką inspiracją, którą chciałbym Państwu pokazać, którą wykonujemy, są to zdjęcia, jak wykorzystywaliśmy drona, WF i fotografię, bo często są pytania, w jaki sposób wykorzystać te laboratoria przyszłości, tą fotografię na WF-ie. Wraz z nauczycielem WF-u postanowiliśmy wykorzystać ten sprzęt i zrobić wyścigi uczeń kontra dron. No i przy okazji wykonywaliśmy sesję zdjęciową także ze sprzętu z laboratoriów przeszłości. I tutaj Państwu zaprezentuję, to są sesja, taka reklamowe zdjęcie pokazujące jednego tutaj sportowca, a drugi jest z tą technologią nowoczesną, tym dronem. A tu już są zdjęcia przed startem, przed rozpoczęciem wyścigu. Każdy uczeń miał 6-7 podejść. Tutaj mamy operatora drona, inny uczeń, który został tutaj przeszkolony przeze mnie, był operatorem tego drona. Też doskonale się bawił i też świetnie się zaangażował. Drony to są DJI Tello, te, które były w ofercie z możliwością do kupienia w laboratoriach przyszłości. Tak wyglądało element tutaj backstage'u, czyli mamy dużą oktę, jedną lampę po prawej stronie, jedną lampę tutaj po lewej stronie. I kolejną także jeszcze inspiracją, drodzy Państwo, są portrety.
i zdjęcia wykonywane dla muzeum. Miałem czwartą klasę, no i chcieliśmy zrobić coś fajnego, coś innego z informatyki, więc postanowiłem, że pójdziemy na salę gimnastyczną i porobimy sobie portrety właśnie z wykorzystaniem sprzętu z laboratoriów przyszłości. I tu jeszcze nam się przenikają przez chwilę inne zdjęcia, o których także Państwu powiem. Dzieciaki bardzo miały fajny wyluz, w ogóle cieszyły się z innej kompletnie lekcji informatyki. I kolejną też inspiracją, którą to, co Państwu dzisiaj pokażę, co wykonujemy, jest współpraca z tutaj Radomskim Muzeum Techniki Użytkowej i Zabytków Dotyczących PRL-u, gdzie muzeum użycza mi jako nauczycielowi informatyki i historii eksponatów do zrobienia zdjęć, czy do wykonania procesu digitalizacji. Ale do tego procesu digitalizacji zaprosiłem uczniów. Mam dwoje takich uczniów, których przeszkoliłem w tym temacie. No i gdzie na początku oczywiście przygotowujemy ten obiekt, a to już są zdjęcia finalne tych elementów, które uczniowie wykonują. O, tutaj mamy zdjęcie z zaplecza, gdzie mamy ucznia, który ustawiał akurat chyba jakiś mały samochodzik. Także jak Państwo widzicie, można wykorzystać w bardzo fajny sposób elementy sprzętu z laboratoriów przyszłości. No i jeszcze klocki Lego. Klocki Lego ogólnie, słuchajcie, drodzy Państwo, to są klocki Lego też z projektów Laboratorium Przyszłości, bo to są z Lego chyba Sprite. I uczniowie chcieli zrobić historyjkę podklatkową, tą fotografię podklatkową i filmy wideo także będę Państwu pokazywał, ale to na kolejnym webinarze. Ale to jest świetna sprawa, bo uczniowie tworzyli historię, opowieści, całe scenki, które później fotografowali. Jak wyglądało, o tu jeszcze mamy zbliżenie. Jakość jest bardzo dobra tych wykonań, nawet na, jeśli chodzi o szkolny sprzęt. I tutaj też doskonale widać, jeżeli tło nie jest aż tak bardzo dobrze przygotowane do projektu, który chcemy, bo w postprodukcji później usuwaliśmy te wszystkie elementy zakurzone. I teraz, drodzy Państwo, przy czym pracujemy i jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o sprzęt i technikalia, które pozwalają wykonać taki, a nie inny zabieg. Ja się przełączę tutaj z kamerą na drugą. I już chwileczkę. Wybiorę sobie kamerę. Tutaj jeszcze. O. Mam nadzieję, że widać, jeśli chodzi o cały taki backstage, który jest przede mną. Mamy tutaj trzy softboxy, czyli wraz tutaj ze światłem LED-owym. To wszystko zostało zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Mam podgląd pod ustawieniem aparatu, dlatego Państwo widzicie tutaj przesłonę, czas, ISO i ilość zdjęć oraz baterii. I co jeszcze do tego nam jest potrzebne, żeby wykonać takie produktowe zdjęcia, zdjęcia szczegółowe, bądź te zdjęcia 360, o których tutaj wspomniałem. Mamy stół od pizzy, czyli taki kręcący się stolik. Może być to też taka patera do ciasta, do tortów, do której został przyklejony centymetr krawiecki. I ja przybliżę troszeczkę teraz.
No, ten centymetr krawiecki troszeczkę tutaj się rozjechał ze względu na to, że on jest często używany. Stawiany jest produkt bądź obiekt na środku i wycięty mamy karton, w tym wypadku kolor czarny. Najlepiej dla mnie, ja lubię pracować na czarnym tle, na czarnym kartonie, ale może być to czerwony, może być to biały. Można też z tyłu tutaj zrobić tło z laptopa, monitora i wtedy też inny efekt uzyskać. Następnie drugi i trzeci karton jest położony, jeden jest położony na dole, drugi jest położony tutaj na górze, tak żeby zapełnić to tło. Ten karton troszeczkę jest już używany i dlatego no niestety też są już tutaj te fałdy i on jest pogięty. Będzie to wymieniane, bo im mniej pogięty, tym lepiej, jeśli chodzi o zdjęcia, bo potem w postprodukcji nie musimy pewnych rzeczy usuwać, mamy dobrze skadrowany element. I teraz na czym polega ta technologia zastosowania i wykorzystania zdjęcia 360? Wrócimy do naszego ekranu. Nasz obiekt składa się akurat tutaj z około chyba 100 zdjęć. 100 zdjęć w tym samym świetle, w tych samych warunkach oświetleniowych i za pomocą właśnie tacki, nie wiem czy tutaj troszeczkę widać ją, jest obracany, chyba był obracany co 5 cm, jeśli dobrze pamiętam. I teraz, drodzy Państwo, im więcej zdjęć wykonacie, czyli obrót będzie mniejszy i zdjęcie, czyli co 2 cm, co 3, no to ten tutaj to będzie płynniejsze. Bo wtedy mamy więcej zdjęć, które pozwalają nam obracać nasz obiekt. W przypadku na przykład iPhone'a tych zdjęć zrobiliśmy mniej i tu już widać taką klatkowość. Co i tak tworzy mimo wszystko bardzo fajny efekt. Jak wygląda to od zaplecza? Może jeszcze inaczej. Zacznijmy od aplikacji. Aplikacja jest całkowicie darmowa. Surf.com. Ja wkleję link na czat, żebyście Państwo sobie. Znaczy, w tej chwili nie mam prezentacji, mam tylko zrzut ekranu. Nie wiem, czy mam nadzieję, że wszystko widać. Wszystko widać, właśnie miałem odpisywać, że tak, live idzie normalnie. I słuchajcie, to jest aplikacja, czy strona, która udostępnia nam w pakiecie 30-dniowym około 2 giga miejsca na zdjęcia. Później po 30 dniach przechodzimy z darmowej, czyli ze strefy biznes do tej takiej podstawowej, to jest 500 mega, jeśli chodzi o zdjęcia. W wersji takiej no, biznesowej, wybujałej, nawet korzystają z tej aplikacji no, firmy profesjonalne, które zajmują się sprzedażą, marketingiem, reklamą swoich produktów. I tutaj możemy nawet dodać nie tylko obrót 360, ale tak zwane hot points, czyli na przykład takie gorące punkty, gdzie jak najedziemy myszką, to pojawia się opis, coś się pokazuje, jak wpływa jakaś animacja. Ale to już jest w wersji takiej rozwiniętej. Natomiast w wersji użytkowej, tak w warunkach szkolnych, to co nam daje przez 30 dni, zawsze można drugie konto, trzecie założyć, jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Jest wiele różnych programów, nawet aplikacji, które można ściągnąć na dysk. Natomiast po przetestowaniu tych aplikacji stwierdziłem, że ta wersja tego oprogramowania, czyli Surf.com, i tutaj nie jest żadne lokowanie produktu, bo ja na niczym, w żaden sposób na tym nie zarabiam, stwierdzam, że jest naprawdę najbardziej
dostępne i użytkowe dla pod względem szkolnym, ale nie tylko, bo pozwala nam naprawdę na fajne zastosowanie. I teraz zobaczcie, po zarejestrowaniu się oczywiście dostajemy login, jest cały panel sterujący, on nie jest trudny, gdzie tworzymy sobie katalogi, wgrywamy nasze zdjęcia i automat tutaj, który jest, kompiluje nam te pliki i tworzy z nich obrót. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak wygląda wersja taka robocza tutaj na tym tle ze zdjęć, które zostały tutaj wgrane. To są poszczególne zdjęcia, które zostały wgrane do tego katalogu. Obrót, zdjęcie, obrót, zdjęcie, obrót, zdjęcie. Tych zdjęć jest dość spora ilość, tak żeby było ten obrót był płynny, ale one jeszcze nie są skadrowane. To znaczy tutaj widzicie, drodzy Państwo, jest tło. Jak to wygląda w podglądzie. No, tak wygląda wersja robocza, czyli widzimy nasz stół na dole, tło i możemy obracać. Oczywiście od razu na dole powiem, że tutaj mamy wygenerowane kody. Jeżeli ktoś tutaj się interesuje i wie, jak zastosować, można bezpośrednio wkleić do strony internetowej, podlinkować i zobaczyć, jak to wygląda. Ja tu od razu wezmę na full screen. Proszę też pamiętać, że w niektórych, w zależności od produktów, które fotografujecie, będziecie fotografować, czasem są tak zwane refleksy i jak tutaj widać fragment uczennicy, która wykonywała te zdjęcia, no nie zawsze się to da uniknąć, jeżeli robimy zdjęcia. Później w postprodukcji można to usunąć. O, ja tutaj wziąłem powiększenie. Widać obiektyw i rękę uczennicy. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda. To jest moim zdaniem bardzo świetny pomysł na wykorzystanie laboratoriów przyszłości, fotografii uczniów do zarchiwizowania szkolnych osiągnięć, szkolnych pucharów, jakichś takich dyplomów, podziękowań w formie statuetek. Dlatego ja tutaj przygotowałem dla Państwa przykład zajęcia tutaj pierwszego miejsca, ale już nawet nie pamiętam, w 6 lekkoatletycznych mistrzostwach o puchar dyrektora z 2019 roku. Wróćmy jeszcze do naszego katalogu. Abym Państwu pokazał inne tutaj przykłady, na przykład na białym tle. Zobaczcie Państwo też, ilość jest 25 zdjęć, czyli tutaj już jest tych zdjęć mniej. Mamy rozdzielczość, mamy godzinę i miejsce zrobienia. I zobaczcie, biorę tutaj Open New Tab, jak ta statuetka już się inaczej porusza w wersji, gdzie tych zdjęć jest mniej. I teraz co jest charakterystyczne tutaj, zobaczcie Państwo, uczennica miała balans bieli na auto. W jaki sposób algorytm stwierdził w aparacie, że po przekręceniu statuetki w lewą stronę, no ten balans bieli musi się zmienić. W związku z tym jest różnica w kolorze. Tak samo tutaj, widzicie Państwo. Dlatego no, fotografowanie ogólnie na białym tle wymaga dość sporej cierpliwości i umiejętności, bo nie jest łatwym przedsięwzięciem. Jeżeli będziecie próbowali kiedyś robić zdjęcia portretowe, zdjęcia produktów, poprosicie ucznia, żeby coś wykonał na białym tle i to białe tło staje się szarym, no to proszę się na niego nie stresować i samemu się nie denerwować, bo tak zazwyczaj jest. To, że mamy całą tą tutaj białą poświatę
i nie mamy żadnego tła z tyłu, to jest też efekt postprodukcji. Tego, w jaki sposób później to zdjęcia są obrabiane i pokazywane. Jeszcze tutaj mamy też inny przykład pucharu z większym refleksem. Oczywiście można też tutaj aplikacja i serwer pozwala nam na jakąś taką ręczną modyfikację obrotów, wielkości, zbliżeń, ale to już trzeba się pobawić i zobaczyć. I tutaj z tej strony doskonale widać refleks światła, które padało na obiekt. Jest też możliwość powiększenia, czyli powiększamy sobie przy każdym skręcie, przy każdym obrocie. Szybkość powiększenia tutaj akurat zależy od internetu. 2015 rok. I drodzy Państwo, wystarczy, że macie ten link tutaj i ten link można skopiować. Można od razu tutaj nawet Amazona nam eksportuje. Możemy przekonwertować jako wideo, czyli zrobić z tego krótki klip filmowy, czyli też taki klip filmowy możecie umieścić na swojej stronie internetowej. Możecie ściągnąć to w postaci też takiej obrotu na dysk, ale też możecie zrobić z tego GIF-a. Jak to wszystko wygląda? Tutaj mamy link. Ten link możemy sobie spokojnie skopiować. I ten link nam działa, że nie wiem, napiszemy zobaczcie nasz puchar klikając tutaj, no i tu pod wersją tutaj bierzemy ten link, także otwiera nam się, ja jeszcze pokażę Państwu ten, tylko bez cudzysłowia, nie, moment, nie ten link, widzicie, JS Surf Screen. O, chyba tutaj ten. O. O. I jest link. Także tutaj też wkleję Państwu, żebyście sobie mogli zobaczyć. Jak u Państwa działa ten przykład, ta wersja tego puchara. To jest taka inspiracja, jak wykorzystać fotografię, jak wykorzystać ten element. Za chwilę zrobimy sobie taki przykładowy 360 z wykorzystaniem tutaj tych narzędzi, które mam. Nie zawsze będzie mnie słychać, bo będę przechodził i tutaj przeskakiwał między oknami. I chciałbym tutaj Państwu tutaj już zatrzymać udostępnianie ekranu i żebyście widzieli ekran. Ja w tym momencie tak, przede wszystkim postawię obiekt, który będziemy fotografować, zmniejszę troszeczkę ustawienia aparatu, czyli kąt, pod którym będę fotografował i za chwilę do Państwa tutaj wrócę na mikrofon, ale zanim to zrobię, to jeszcze się zmienię kamerę na będziemy tutaj dzisiaj fotografować. Jest to maluszek, obiekt ani mały, ani duży, który postawimy sobie do sfotografowania w wersji tutaj 360, jak to będzie wyglądało.
Jak Państwo widzicie, mamy obiekt w centrum naszego kadru. Ekspozycja jest teraz tutaj ustawiona na zero. ISO 100 ze względu na to, że mamy bardzo dobre światło, jest to światło zastane, sztuczne, nie zmienia nam się w przeciwieństwie do światła naturalnego. Mamy tutaj 1,8. W przypadku pracy na statywie można zejść jeszcze niżej, bo po to między innymi jest ten statyw, żeby nam te drgania wyregulował, żeby ich nie było. I F2,8, ja tu jeszcze może troszeczkę zwiększę przesłonę na 3 i zmniejszę troszeczkę natężenie światła, bo te softboxy ze światłem, które tutaj dysponuję, pozwalają zmienić moc tego światła tak, żeby troszeczkę tej jasności było mniej. O, powiedzmy, że dla mnie jest to natężenie światła odpowiednie, chociaż troszeczkę tej z lewej strony jest tak, jak mi się wydaje, mocniejszy. Zszedłem do 1,40 F4, czyli tą przesłonę zwiększyłem ze względu na to, żebyśmy więcej szczegółów widzieli i to tło było mniej rozmyte, mniej zblurowane. No i teraz, drodzy Państwo, wykonam krótką serię zdjęć, tak aby ten czas pracy Państwu pokazać i przyspieszyć. Czyli będę co 10-120 cm obracał obiekt i wykonywał zdjęcie. Ważne jest, aby wycentrować obiekt, to znaczy, żeby obiekt był na środku tego koła, bo potem jak będzie tutaj animacja i będzie obracane, to niestety czasem może wydawać się, że on tak troszeczkę w sposób taki ósemki albo taki jajowato troszeczkę się kręci. Więc dobre wycentrowanie obiektu pozwoli nam dość dobrze ten obiekt sfotografować. Nasz samochód ma też otwierane tutaj drzwi, więc można zrobić w miejscu, kiedy samochód będzie obrócony, otworzyć te drzwi, potem zamknąć, co też można w animacji pokazać, że ten obiekt ma otwierane i zamykane drzwi bądź jakieś inne elementy mechaniczne.
Mamy wykonane zdjęcia, tak, jest ekran. Aparat, żeby wyjąć kartę, na której zrobiłem te zdjęcia, karta SD, 64 giga, którą tutaj teraz podłączam do czytnika i otworzymy. Proszę chwileczkę. I przejdźmy do zrzutu ekranu. Mam nadzieję, że widać ekran. Tak, to są zdjęcia. Zobaczcie Państwo, które teraz wykonaliśmy. Akurat to 603 jest nam niepotrzebne. Dlaczego są dwa pliki? Jeden to jest JPEG. Drugi to jest NEV RAW. Bardzo znana końcówka to jest RAW, to jest plik nieskompresowany, czyli zostawiający jak najwięcej śladów elektronicznych, możliwości edycji. JPEG jest już troszeczkę takim plikiem skompresowanym i nie wszystko da się potem z tego JPEGa wyciągnąć w postprodukcji. Ja jeszcze pokażę Państwu tutaj to zdjęcie tego stanowiska, żebyście sobie zobaczyli. Trzy softboxy, jeden umieszczony na górze. Można to zrobić bez górnego. Też efekt jest satysfakcjonujący, no ale z teorii wiem, znaczy teorii praktyki wiem, że jeżeli robimy zdjęcia obiektów, zdjęcia, gdzie chcemy pokazać każdy element, to im więcej tego światła z każdej strony, tym lepiej. No i przejdźmy teraz do naszych zdjęć. Zobaczcie Państwo, zdjęcia są dość bardzo wyraziste, jeśli chodzi o szczegóły. Czasem dopiero widać na zdjęciu to, co się dzieje, jeśli chodzi o nasz obiekt. Wcześniej w ogóle tego nie widziałem. Trzymając nasz... O, mamy kolejne nasze ujęcie. Jeśli uważacie Państwo, że te zdjęcia dla Was są za ciemne, to zaraz Wam Państwu pokażę, jak w postprodukcji rozjaśnić zdjęcia. Tą przysłonę F4 można było jeszcze zwiększyć na F11, moim zdaniem spokojnie, bo zobaczcie Państwo, jeżeli mamy przesłonę na F3, F4, to tutaj ten element jest ostry. Natomiast dalej... No już mamy zblurowane. I w zależności od rodzaju fotografii, który wykonujemy i postprodukcji, czasem jest to fajne, czasem nie. Jeśli chodzi o fotografię nieruchomości, fotografię produktową, to im większa tutaj przysłona, tym lepiej. I w praktyce powinniśmy zrobić tak zdjęcia, żeby no niestety tego rozmycia tutaj nie było, bo jest ono nam niepotrzebne. My chcemy pokazać cały obiekt. Kawałek mojej ręki jeszcze wszedł. Ok. Przekopiujmy sobie same JPEGi. Sortuj według typu. I mamy... Kopiuj i wrzućmy je do naszego programu. Napiszę sobie Fiat. Mam 10 elementów. Przechodzę tutaj do naszego programu. Tworzę sobie katalog. Prawy klawisz myszy. Zobaczcie, to jest bardzo intuicyjnie. Nowy folder, nazwijmy go Fiat. Też upload files, czyli wgrywamy pliki.
Mamy ten Fiat, jest na pulpicie. Zaznaczamy Ctrl A, wszystko. W tej chwili mamy tutaj procentowo w prawym dolnym rogu pokazane, w jaki sposób te pliki się wygrywają. I automatycznie program nam przygotował już podgląd i prezentację. No i zobaczcie, drodzy Państwo, jak to wygląda. Proces, sam proces fotografii i tutaj, tak jak teraz pokazaliśmy, bez uwzględniania postprodukcji, rozjaśniania, usuwania szczegółów, był bardzo szybki. Do warunków szkolnych spokojnie to wystarcza. Jest to 10 zdjęć i zobaczcie Państwo, jak no, jest ta podklatkowość, tak? Nie ma tej płynności. Ale jeżeli ustalimy sobie, że dany obiekt czy dany puchar fotografujemy z czterech miejsc, bądź nawet z sześciu kątów, będzie to bardzo fajnie. Zobaczcie też tutaj JPEGi, tutaj po wgrywaniu nie tracimy na jakości. Jest możliwość potem powiększenia. W ustawieniach też możemy zobaczyć, w jaki sposób dla użytkownika ustawić ten maksymalny zoom i tak dalej. Możemy zaznaczyć, możemy tutaj edytować wszystkie elementy, ale jeszcze chciałbym Państwu jedną rzecz pokazać. O, zaznaczyłem teraz Ctrl. Customize. Image. I tutaj, no, tutaj było, że możemy zeskalować. Tu jest akurat bez skalowania. Dopasuj zdjęcie. Skadruj. Możemy określone koordynaty kadrowania ustawić. Możemy ustawić ramkę, tło i światło. Natomiast jeszcze jest jedna opcja. Tylko nie wiem, czy teraz będzie ona aktywna w wersji. Nie, tutaj nie ma. Bo jest jeszcze opcja, w której nam program pozwala na szybką postprodukcję, szybkie elementy tutaj pracy na zdjęciu. Ale zrobimy jeszcze drugą wersję, też z użyciem darmowego programu, który nazywa się Photopea. I drodzy Państwo, kontynuuj, zgadzam się. Wgramy, otworzymy nasze pliki, czyli pulpit, Fiat, otworzymy nasze 10 plików. Jest to wersja darmowa. Wszystko to, co robię, to robię w przeglądarce w wersji użytkowej, tak dla każdego z Państwa. Jest to program, jeżeli osoby, które nie pracowały w Photopea, nie znają, jest to program taki troszeczkę, który jest w użytkowaniu, zastępuje Photoshopa i pomaga użytkownikom, którzy nie pracują na Photoshopie, którzy nie wydają pieniędzy na Photoshopa, gdzie ich praca na zdjęciach to jest sporadyczna i nie chcą mieć subskrypcji. Ta wersja jak najbardziej jest przydatna i jest przeglądarkowa i polecam. Zróbmy może tutaj na... Chciałbym Państwu pokazać, co jest możliwe i co powinniśmy usuwać, pracując przy zdjęciach i co można poprawić. Przede wszystkim zobaczcie Państwo, mamy tutaj takie śmieci, jakieś kurze, coś, czego przygotowując projekt, no nie zawsze zauważymy, ale później jest. No i mamy tutaj takie narzędzia do szybkiej edycji, na przykład łatka, która pozwala nam zaznaczyć obiekt, przesunąć i o, pousuwać te elementy. Z tym, że zobaczcie, to jest jedno zdjęcie. My tych zdjęć mamy 10. W przypadku 10 zdjęć
ucząc się i traktując to jako zabawę, no ten czas jeszcze jesteśmy w stanie to wykorzystać. Ale jeżeli robimy obiekt, który ma 125 zdjęć i wcześniej no nie przygotowujemy sobie, nie przygotowujemy, nie przygotowujemy, może nie mogę się powiedzieć, nie ogarniemy dobrze tła i tego, na czym stawiamy obiekt, to ta praca będzie nam się wydłużała. Co jeszcze można zrobić tutaj na obiekcie? W związku z tym, że to jest duże powiększenie, teoretycznie te wszystkie elementy kurzu powinniśmy właśnie w ten sposób pousuwać, zaznaczając tutaj łatkę, czasem nawet stemplując. Powinienem też jeszcze, żebyście Państwo zobaczyli efekt, skopiować sobie warstwę, żeby było przed, taki efekt przed i po. Szczególnie, o, zobaczmy tutaj, mamy zagniecenie, znaczy zarysowanie nawet, o. I przed, po. To jest jedna rzecz, czyli oczyszczanie produktu. Następną rzeczą jest kadrowanie. Tak, żeby dany element był zawsze tak samo skadrowany, no musimy, ważne jest proporcje, trzymanie proporcji. Bo potem zobaczycie na 360, że to widać. Żeby zachować proporcje, trzymamy klawisz Shift, no i staramy się tutaj tak ogarnąć. Jedna technika to jest tak, że na każde zdjęcie możemy osobno kadrować, a druga to do tak skadrowanego zdjęcia przykładać następne i zapisywać jako osobno. Ja, żeby przyspieszyć ten proces, skadruję w sposób, mam nadzieję, tak dość dokładny całość naszego obiektu, żeby trzymać te proporcje, ale chyba aż tak stuprocentowo mi się to nie uda. Żeby to było w ten sposób zrobione, ale za chwilę Państwu pokażę też, w jaki sposób można sprawdzić, czy nasz obiekt jest odpowiednio skadrowany. I trzecie jeszcze. Teraz, drodzy Państwo, tak, skopiuję sobie tą warstwę i przerzucę ją sobie tutaj do tej głównej. I zmieniając przezroczystość, będę widział, o, widzicie Państwo, czy mój obiekt jest dobrze skadrowany. Teoretycznie jeszcze powinienem wypuścić tutaj linijkę tak, aby te jego opony były w odpowiednim miejscu, czyli powinienem przesunąć obiekt tutaj. O, jest. I przerzućmy sobie jeszcze ten skadrowany element. Chodzi na to, że dość dobrze udało mi się skadrować. Wyłączę sobie tą warstwę, żeby porównać kadrowanie, no powinno być dobrze. I jeżeli robiłbym to eksportowo, czy tak profesjonalnie, drodzy Państwo, skopiowałbym każdą tutaj warstwę, skadrował ją, zmniejszył sobie przezroczystość, zobaczył, czy wszystko jest dobrze i następnie każdą warstwę zapisywał jako osobny JPEG, czyli osobne zdjęcie. Co jest jeszcze dobre i ważne, żeby to robić jak najlepiej na jednym elemencie? Ze względu na to, że jeżeli zmieniamy właściwości obiektu, czyli dodajemy ekspozycję, czyli zwiększamy troszeczkę jasność naszego obiektu, no, trochę za jasno, nadajemy temu obiektowi
nasycenie, chyba że zmieniamy barwę, bo czasami możemy i barwę obiektu zmienić, to chcemy, żeby te wszystkie elementy, które użyjemy do jednego zdjęcia, były zastosowane do każdego następnego. Zobaczcie, każda korekcja ma swoją warstwę, tak jak w Photoshopie. Jeżeli ktoś pracował w Photoshopie, to na pewno tutaj nie będzie miał problemu. Jeszcze troszeczkę tutaj z poziomami powalczymy. Od razu, jak Państwo pamiętacie z poprzednich zajęć foto-wideo, mamy tutaj histogram, który nam pokazuje zdjęcie, piksele, gdzie jest ciemniej, gdzie jest, w którym miejscu jest ten piksel jaśniejszy. O, wersja przeglądarkowa i tutaj troszeczkę działa, widzę, z opóźnieniem. Nawet się zacięło. O. I przekładając te wszystkie poprzednie zdjęcia w dół, ja wiem, że te opcje, które tutaj były zastosowane, one są zastosowane do takie same do każdego następnego zdjęcia. 100%. O. Czyli tutaj jest 63, jest. O. Teraz jest 0. O. Gdzie wersja przeglądarkowa? Chyba jak wpiszę, będzie szybciej. I drodzy Państwo, ze względu na to, że robimy to w studio takim szkolnym, zorganizowanym naprawdę, jedyną rzeczą, którą zakupiłem do wykonywania tych zdjęć, które tutaj Państwu pokazuję, jest Bristol. Metr, centymetr krawiecki. Reszta to jest ławka szkolna, softboxy, statyw, aparat i wykonywanie zdjęć. Mi najlepiej to się wykonuje, te zdjęcia. Jeszcze mam tutaj rolety, które pozwalają mi zasłonić światło, tak żeby też światło dzienne nie wpadało do naszego studia, tutaj do naszego aparatu. Czy są jakieś pytania, drodzy Państwo? Czy macie pytania, jeśli chodzi o tą tematykę i zastosowanie tego przykładu w szkolnych rzeczywistościach i w szkolnych realiach? Chyba tutaj nie ma. Pytań, nie wiem, jak na Facebooku, Sylwek, czy są jakieś pytania na Facebooku? Wygląda na to, że wszyscy wszystko zrozumieli. Tak, starałem się naprawdę, słuchajcie, ja przepraszam, że jeżeli jakiś proces naciskam, a nie tłumaczę, bo to nie jest tak, że robię to specjalnie złośliwie, ze względu na to, że po prostu już tego nie kontroluję. To jest taki automat, że pewne rzeczy zdają mi się oczywiste. A jeszcze, drodzy Państwo, chciałbym Wam pokazać, nie wiem, czy to będzie widać, te zdjęcia, które robili uczniowie, zostały wydrukowane przeze mnie. I to jest na przykład zdjęcie, gdzie to zostało wydrukowane w drukarce 3D, taki skrzynka na baterie i zostały postawione baterie. Z tyłu mamy takie małe światło LED-owe, które zmienia kolory. I pracą uczniów było przygotowanie koncepcji scenki, co się będzie działo. No i wygrała taka scenka, gdzie mamy tutaj barbarzyńców i jakichś takich chłodszyków, którzy jedni kradną ten skarb, drudzy ten skarb pobierają. Ustawienie scenki wykonali uczniowie, sfotografowali także uczniowie, oczywiście tutaj pod nadzorem nauczyciela, ale efekt jest naprawdę bardzo fajny, bo na zdjęcie patrzy się wielopłaszczyznowo i zdjęcie ogląda się przez dłuższy czas, szukając różnych szczególików, szukając różnych ciekawych elementów. I tutaj mamy też wydrukowane zdjęcie tego autobusu. To chyba z czasów, kiedy ja i Sylwek się byliśmy mali i takie mieliśmy podobne zabawki, nie było lepszych.
Zobaczcie Państwo, jak ona fajnie wygląda i uczniowie bardzo się naprawdę cieszą, jak zobaczyli swoje prace wydrukowane tutaj na takim większym formacie. I o, zobaczcie tego ludzika, tego, który Wam pokazywałem. Od razu też co zwrócili uwagę na, nie to, że jakość i w ogóle, przecież on taki mały, a tutaj taki duży, ale zobaczyli nie do końca usunięte te elementy takiego kurzu, które osadziły się i powiedzieli, następnym razem to musimy to ogarnąć, żeby tego nie było. I w ogóle sytuacja z Lego to była mega inspiracja dla uczniów, bo co drugi dzień już przychodzili z kolejnym pomysłem na scenkę, z kolejnym pomysłem na zrobienie i wykorzystanie Lego i fotografii. Także... Bo Darek, jeżeli mogę dodać, ma oprócz drukarki 3D zwykłą w szkole, tak więc jest podwójnie bogaty. Nie, to jest wdrukowane prywatnie. To już jest prywatnie, własnych... no to. Tak. Ale nie, no to prywatnie nauczyciele też mają drukarki w szkole. Nie, ja zlecam, tam gdzie drukuję zdjęcia, wiedziałem, że chcę mieć dobrej jakości, także... Czyli oddałeś do Fotolabu, okej. Okay. To teoretycznie, można tak powiedzieć, oddałem do profesjonalistów. Dobrze, moi drodzy, nie chcąc trzymać Was dłużej, macie link do certyfikatu na czacie. Bardzo dziękujemy Wam za dzisiaj. Na kolejną część z Darkiem, czyli piąte już spotkanie, zapraszamy Was 27 marca. Ktoś coś pisze jeszcze. Na następnym spotkaniu chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali teraz, jakby jak mamy w banerze foto, wideo, to zajmiemy się troszeczkę tutaj wideo. Posklejamy, pomontujemy, pokadrujemy. Jak macie jakieś inspiracje, jak macie jakieś tematy, które chcielibyście, żeby zostały poruszone tutaj na forum foto-wideo, to piszcie do Sylwka, piszcie tutaj do mentora, a my te tematy postaramy się przeanalizować i co będzie możliwe do zrealizowania, na pewno Wam pokażemy. Dokładnie. Zawsze pamiętajcie, że możecie zaczepić nas na chociażby grupie Zainspirowani, tak? Możecie pisać zarówno na profil Mentor Systemy Audiowizualne, albo na profil fundacjainspiruje.me, czyli Fundację Inspirujemy. Tam te informacje będą przekazywane również Darkowi, albo po prostu bezpośrednio do Darka też możecie. A co to możecie go zaczepiać? Tak, będziecie na konferencji, to dajcie znać, że oglądacie, że byliście. Ale nie tylko, możecie, słuchajcie, przyjechać do Radomia, bo w sumie kolejne spotkanie, ja to muszę powiedzieć, to będzie takie nasze ostatnie spotkanie przed otwarciem lotniska w Radomiu. Samoloty już latają, te wojskowe, nieoficjalnie. Nie, to się nie liczy. Bodajże 1 kwietnia, czy któregoś tak zaraz z początku kwietnia otwieram lotnisko w Radomiu. To będzie bardzo ważne wydarzenie. A jak już ustalą, Sylwek, jak ustalą termin 1 kwietnia, to na pewno... Nie 1, ale loty były sprzedawane od kwietnia, ile mi wiadomo, coś koło 3 kwietnia. Więc jak już wybierzecie się, słuchajcie, do Radomia zobaczyć lotnisko, warto, bo nie wiadomo, jak długo tam to lotnisko będzie funkcjonować, a jest ładne, nowe i za nasze podatki, to słuchajcie, zapraszamy również do Darka. Można przyjść do niego, do szkoły podstawowej. Wygląda w pełni profesjonalnie to lotnisko, naprawdę. To już nie jest to, co było wcześniej, ten port lotniczy Radom. Teraz to jest takie, no, a la Chopin. A Chopin akurat nie jest dobrym lotniskiem, no ale okay. Ale Czyli bardziej jak Chopin niż Modlin. Okay. Tak, zdecydowanie Chopin, nie Modlin. Dokładnie. I pamiętajcie, Darek zawsze służy dobrą radą. I z tą pozytywną myślą, moi drodzy, bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie 27 do Darka. Jeżeli ktoś wcześniej, to 13 można wpaść na programowanie z Hodiroki do mnie i do Jolanty. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj jeszcze raz. Miłego wieczoru. Dziękujemy i czekamy na Wasze pytania, jakieś inspiracje. Nie ma problemu.